Witam Was na kanale Niech to Szlak. Ja jestem Niech to Szlak, a w dzisiejszym odcinku zabiorę Was na wycieczkę. Tym razem nie w góry, a na zakupy do sklepu Decathlon, w którym postaramy się skompletować jak najtańszy, jak najbardziej funkcjonalny sprzęt na wyprawy na szlaki długodystansowe. Nie przedłużając, ruszajmy! Rozpoczynając przygodę ze szlakami długodystansowymi, musimy kupić nasz pierwszy ekwipunek. Pamiętajcie, by był funkcjonalny, lekki, no i domyślam się, że dobrze jakby był tani. A musicie wiedzieć, że przygoda z outdoorem nie będzie należała do najtańszych, ale postaram się Was przeprowadzić przez te zakupy jak najbardziej bezboleśnie. Tylko pamiętajcie, że są trzy rzeczy, które są najważniejsze i na których warto nie oszczędzać. Jest to plecak, śpiwór i namiot. Są to trzy najdroższe rzeczy i warto kupić je raz, nawet za tą większą sumę, ale żebyśmy byli z nich zadowoleni, żebyśmy nie musieli kupować w kolejnym sezonie kolejnego namiotu czy też śpiwora. No to ruszamy. Plecak to jest najważniejsza rzecz. W nim właśnie będziemy przenosić cały nasz ekwipunek. To on będzie na naszych plecach przez 10-12 godzin każdego dnia w trakcie wędrówki. Ważne to, żeby był wygodny, lekki oraz wytrzymały. Jest kilka modeli i ja teraz Wam pokażę, czym się kierować, żeby wybrać najbardziej odpowiedni plecak na szlak długodystansowy. Nasz pierwszy plecak, dobrze jakby był uniwersalny, jakby posłużył nam nie tylko na szlaki długodystansowe, ale również na wycieczki górskie, ale musimy zachować kilka ważnych elementów, które ten plecak musi spełniać. Plecaki na szlaki długodystansowe mają kilka cech, które odróżniają je od pozostałych plecaków. Przede wszystkim nie mają zbyt dużej ilości troczków, pasków i elementów, które sprawiają, że ten plecak jest ciężki. Dodatkowo te wszystkie elementy mogą nas zawieść podczas naszej wędrówki. Więc ważne jest to, żeby plecak był prosty oraz lekki. I widzę tutaj kilka plecaków, które spełniają tą funkcję. Ważne jest to, żeby nasz plecak miał również takie zewnętrzne kieszenie, w których będziemy mogli umieścić ekwipunek, którego będziemy używać w trakcie wędrówki w ciągu dnia i żeby był po prostu pod ręką. Kolejna sprawa to litraż plecaka. Nie ma potrzeby kupowania plecaka, który ma 50 czy 60 litrów. Może Wam się wydawać, że taki plecak jest bardziej uniwersalny, ale nie. Taki plecak po prostu więcej waży. Im większy litraż plecaka, tym większa pokusa, by zabrać ze sobą większą ilość niepotrzebnych rzeczy. A my musimy ograniczyć nasz ekwipunek do minimum, tak by nasz plecak ważył jak najmniej. Pamiętajcie o tym. By wyprawa szlakiem długodystansowym była w miarę przyjemna i komfortowa, to waga plecaka nie powinna przekraczać 10, max 15% wagi naszego ciała. Więc przy wadze około 70 kg plecak nie powinien ważyć więcej niż 10 kg. Więc mam tutaj trzy plecaki, które mi się podobają i które moglibyście zabrać na pierwszą swoją wyprawę. Budżetowy, średni i najdroższy. Więc zacznijmy od tego najtańszego. Pierwszy plecak firmy Kuchua jest bardzo lekki, kosztuje jedynie 189 zł, a jego pojemność to 35 litrów, więc idealna. Ma również dwie kieszonki ze streczu po dwóch stronach, w których możemy przenosić na przykład butelki, albo dzięki tutaj tym paskom do troczenia możemy też nosić kijki trekkingowe. Ma zewnętrzną klapę, w której jest kieszeń i tutaj jeszcze ma suwak, dzięki któremu możemy dostać się do wnętrza plecaka. Aczkolwiek ten suwak jest akurat minusem, z tego względu, że suwaki lubią się popsuć i wtedy na przykład, jeśli taki suwak się rozerwie, to cały nasz ekwipunek wypadnie z plecaka. Z tyłu ma system odprowadzenia wilgoci, paski trochę twarde. Jest też pas biodrowy, a pamiętajcie, że pas biodrowy przynosi około
80% ciężaru plecaka, więc warto jest mieć solidny, dobry pas biodrowy. Tutaj widzę, że te elementy, które otaczają biodra, są dosyć krótkie. No i no, nie jest zbyt wygodny, a ta kieszonka boczna jest dosyć taka, no, nie jest ani pojemna, ani stabilna. Więc ten plecak, pomimo tego, że jest bardzo tani i na pierwszy rzut oka wydaje się odpowiedni, to chyba poszukałbym czegoś bardziej solidnego. Kolejnym plecakiem, który rozważałbym na szlak długodystansowy, to jest taki klasyczny plecak z Decathlonu. Mają różne litraże, 20, 30, 40. Ten plecak o pojemności 30 litrów kosztuje 269 zł. Plecak 40 litrów kosztuje 299. Jest stosunkowo lekki i sprawia wrażenie dużo bardziej solidnego niż ten wcześniejszy. Ma dobry system tutaj wentylacji pleców. Przede wszystkim ma przednią kieszeń streczową. Nie jest ona zbyt wielka, ale jest idealna do tego, żeby przynosić w niej na przykład kurtkę przeciwwiatrową czy deszczową, jakieś przekąski. Z boku znajduje się kieszeń streczowa, w której na przykład możemy przenosić butelkę. Co prawda ta kieszeń jest dosyć wysoko, więc nie ma możliwości sięgnięcia do tej butelki bez zdejmowania plecaka. Chociaż jak obniżę go trochę. Pas biodrowy dużo, dużo lepszy. Po obu stronach pasa znajdują się też streczowe kieszonki. No, nie są aż tak bardzo pojemne, ale telefon albo jakieś przekąski tutaj wejdą. Do tej kieszeni nie ma opcji, żeby sięgnąć. A szkoda, ale ma tutaj wyjście na rurkę od Camelbaga, więc możemy ewentualnie wewnątrz plecaka przenosić dodatkowe 1,5 litra wody. Szelki są dużo bardziej miękkie, solidniejsze. Pamiętajcie, że ten plecak będziecie nieść na plecach 10, może 12 godzin dziennie, więc ważne jest to, żeby ten system nośny był jak najbardziej wygodny, żeby was nie uwierał, nie obcierał i nie stwarzał wam jakichś takich sytuacji dyskomfortowych. Jedynym minusem tego plecaka jest ten suwak, dzięki któremu dostajemy się do wnętrza plecaka bez otwierania górnej klapy. Taki suwak, jak już wspomniałem, może się uszkodzić i wtedy będzie problem z transportowaniem ekwipunku. Ale jest dużo lepszy niż ten plecak wcześniejszy. No i mam trzeci plecak, który wręcz wygląda jak kopia plecaków na szlaki długodystansowe, więc wydaje się być tym odpowiednim. Jest to plecak firmy Forklast. No jest też najcięższym plecakiem. Ma on tutaj stelaż metalowy z siateczką, która ma zapewniać naszą wentylację naszych pleców. Przeraża mnie tylko jego litraż, bo jest to 50 plus 10, więc jest to bardzo dużo. Ten plecak waży 1350 gram, czyli o połowę więcej niż plecak, z którym ja wędruję. Na plus jest ta wielka kieszeń z przodu, w której pomieścimy bardzo dużo. Duże dwie kieszenie po obu stronach. Jest możliwość tutaj sięgnięcia do kieszeni od boku. Jest to takie zapięcie, które zabezpiecza ten otwór. Może być problem z osobami bardzo szczupłymi, bo ten pas jest duży i jeśli w pasie ktoś będzie miał 70 cm, to może tego pasa nie zaciągnąć, ale jest to plecak dla mężczyzn. Jest też model dla kobiet i ma 45 litrów. Kieszenie boczne, pojemne. W tym modelu mamy możliwość regulacji klapy górnej. Dzięki temu możemy zwiększać objętość plecaka, ale możemy też tą klapę całkowicie wypiąć. Dzięki temu możemy zaoszczędzić na wadze plecaka. Dzięki tej klamerce u góry możemy cały czas mieć zabezpieczony plecak. No i jedynym minusem, jaki tutaj widzę, to ten boczny suwak, dzięki któremu dostaniemy się do wnętrza komory. Już się wypowiadałem na ten temat, więc nie będę po raz kolejny. No i teraz dylemat, który plecak wybrać, ponieważ ten wydaje się być fajny, ale jest wielki, no i też waży dużo, więc myślę, że wybierzemy
najbardziej optymalną wersję, czyli plecak 40-litrowy za połowę ceny tego plecaka. A teraz śpiwór, który zabierzemy ze sobą na szlak. Do wyboru mamy dwa rodzaje śpiworów. Śpiwór z wypełnieniem syntetycznym i śpiwór z wypełnieniem puchowym. Oba te śpiwory są do minus 5 stopni, ale jak widzicie, ten śpiwór jest o połowę większy i waży 1600 gram, a ten waży jedynie 550. Ten kosztuje 350 zł, ten kosztuje 850. Plusem śpiwora puchowego jest to, że jest mniejszy, przez to też zajmie mniej miejsca w plecaku, jest lżejszy, czyli nasz cały ekwipunek będzie dużo, dużo lżejszy. Ma też bardzo dobre parametry termiczne, tylko trzeba pamiętać, że o ten śpiwór trzeba dbać. Nie może on zmoknąć, bo jeśli zmoknie, to traci swoje właściwości termiczne. A jeśli będziecie go poprawnie przechowywać, będziecie dbać o to, żeby nie zmógł, to ten śpiwór będzie służył Wam na długie, długie lata. Śpiwór syntetyczny jest dużo, dużo cięższy, jest też większy, więc potrzebujemy większego plecaka, który też będzie automatycznie ważył więcej, ale jego wielkim plusem jest to, że jeśli zmoknie, nie traci swoich właściwości termicznych. No i przede wszystkim jest dużo tańszy. Wybór śpiwora nie jest prosty, ale jeśli macie budżet, który udźwignie zakup śpiwora puchowego, polecam Wam kupno tego śpiwora, który zapewni Wam komfort w czasie nocy i będzie go używać przez długie, długie lata. Skoro udało nam się wybrać już śpiwór, który zabierzemy ze sobą na szlak, to teraz materac. Do wyboru mamy kilka możliwości. Jedna z nich to materac samopompujący. Jest dosyć cienki, ale ma całkiem niezłe parametry izolacyjne z tego względu, że tutaj wewnątrz znajduje się pianka, która się rozkurcza podczas nadmuchiwania. A z tym samopompującym to nie przesadzajmy, zawsze trzeba ten materac dodmuchać. Ten materac niestety nie jest też mały, jak widzicie, ma gabaryty takiego średniego śpiwora. Kosztuje on 200 zł i waży aż 1,20 kg. Alternatywą do tego wariantu jest materac dmuchany, dużo mniejszy. A wygląda on w ten sposób. Bardzo proszę. Jest to taki klasyczny materac dmuchany z Decathlonu, który większość hikerów zabiera ze sobą na szlak, jeśli szuka budżetowej wersji. Ten materac kosztuje 224 zł i jest, jak powiedziałem, dużo mniejszy. Ale możemy jeszcze zabrać ze sobą na szlak trzeci materac. Jest to materac, który jest najmniejszym i najlżejszym materacem. Zajmuje tylko tyle miejsca, waży 360 gram, ale jest materacem krótkim. Demonstruję. Ten materac sięga jedynie do kolan. Jest to wariant dla tych, którzy próbują zbić wagę swojego plecaka. Bym powiedział, że dla ekstremalistów. Podpowiem tylko tyle, że leżymy na tej części materaca, a pod nogi wkładamy sobie plecak. No jeszcze jest wersja budżetowa, Karimata, która waży jedynie 60 gram i kosztuje 25 zł. I najlepsze jest to, że ta Karimata się nie przebije. No na pewno jest troszeczkę mniejszy komfort spania na takiej Karimacie, ponieważ jest dosyć cienka, ale myślę, że większość z Was spędziła przynajmniej jedną noc na takiej karimacie i przeżyła. Ale my weźmiemy materac dmuchany, ten 510 gram. No jest to taki kompromis pomiędzy wagą i wielkością, a ekstremum, na jaki możemy się narazić, biorąc ze sobą taki mniejszy materac. Myślę, że to jest fajna wersja, ale dla osób, które już spróbowały wcześniejszego spania na materacu dmuchanym i wiedzą, na co się mogą pisać. Dobra, to w takim razie zabieram go do naszego koszyka. A teraz przyszedł czas na podjęcie decyzji w kwestii naszego schronienia. Po pierwsze, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy potrzebować namiot podczas naszej wyprawy. Z tego względu, że wyruszając na przykład na GSB, możemy bez problemu przejść 500 km śpiąc w schroniskach albo w pensjonatach czy agroturystyce. Co prawda, takie noclegi kosztują pewnie od 40-50 zł do 100-120, więc idąc przez
te 15-20 dni wydamy i tak około 1000 zł. Więc możemy szarpnąć się i kupić sobie namiot, jeśli chcemy spać w terenie. Dzięki temu oszczędzamy w przyszłości dużo pieniędzy. Ale wybierając namiot, nie możemy wziąć byle jakiego, ponieważ to namiot będzie nam tworzył wagę naszego plecaka. Musi być jak najlżejszy. W Decathlonie znalazłem dwa namioty, które mogę Wam śmiało polecić. Oba namioty ważą jedynie 1300 gram, więc są bardzo lekkie. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że to jest jedynka, tak zwane iglo, rozstawiane na stelażu, a to jest dwójka, rozstawiana na kikach trekkingowych, czyli taki klasyczny namiot hajkerski. Mając do wyboru dwa namioty, które mają podobne parametry, wybieram dwójkę z tego względu, że wędrując samotnie mam wewnątrz więcej miejsca, a mam też możliwość zabrania kogoś ze sobą na szlak i spędzenia z nim wspólnie nocy pod jednym dachem. A dla tych, którzy próbują zbić wagę swojego plecaka i szukają jakichś oszczędności, to mam taką propozycję jak tarf poncho, czyli dwie rzeczy w jednym. Jest to dla osób, którzy są gotowi na ekstremalne sytuacje. Poncho możecie założyć na siebie w czasie wędrówki. Uchroni Was ono przed deszczem, jak również Wasz plecak. A wieczorem, gdy przyjdzie pora noclegu, można rozbić je jako tarp, zadaszenie. Co prawda schronienie, które można z niego stworzyć, nie jest duże, ponieważ powierzchnia tego poncza to jest 137 na 253 cm, ale waży ono jedynie 420 gram. Teraz musimy wybrać kiki trekkingowe, które są niezłym wsparciem w czasie wędrówki na szlaku. Dodatkowo, mając nasz namiot, musimy na czymś go rozstawić. Wybierając kijek, zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, przedłużona rękojeść jest bardzo praktyczna. Nie musimy za każdym razem regulować kijka, podchodząc lub schodząc ze szczytu. Wystarczy, że przełożymy rękę poniżej. Jest to bardzo wygodne i praktyczne, w przeciwieństwie do kijków, które mają rękojeść tylko na szerokość jednej dłoni. Po drugie, mamy różne systemy rozsuwania kijków. Jeden z nich to jest taki, że po rozłożeniu skręcamy dwa elementy ze sobą. Jest to dosyć kłopotliwe i zawodne. Potrafi się ten kijek tutaj zaciąć, można go czasami nie móc złożyć lub rozłożyć, a w momencie, gdy nie dokręcimy go dokładnie, to w czasie wędrówki potrafi on się zsunąć. Dużo bardziej praktycznym i wygodnym systemem jest system na klips. Jednym kciukiem otwieramy, zamykamy. Jest to dużo praktyczniejsze, wygodniejsze. Można obsługiwać ten system w rękawiczce. Tutaj ten kijek ma jeszcze dodatkowo taki patent, że zaskakuje klipsik i mamy gotowy kij do wędrówki. Jeden taki kijek kosztuje 89 zł. Potrzebujemy dwóch, czyli razem 160. Wędruje do naszego koszyka i ruszamy dalej. I teraz tak, kwestia butów. Od wielu lat trwa dyskusja, czy na wędrówkę po górach należy mieć buty wysokie, za kostkę, ze skóry, z otokiem gumowym i tak dalej. Ja wszystkie swoje szlaki przewędrowałem w butach trailowych i też takie Wam polecam. Co prawda te buty trailowe są mniej wytrzymałe niż buty trekkingowe, ale są dużo, dużo, dużo lżejsze. A pamiętajcie, że w ciągu dnia przewędrujecie od 20, być może do 40 km, więc ważne jest to, żeby but był w miarę lekki. Tutaj znalazłem ciekawe rozwiązanie. Buty na dziale turystycznym, więc są to buty przeznaczone do wędrówki. I są to buty firmy Couture, kosztują 349 zł i ważą 790 gram oba buty. Ma całkiem niezły otok tutaj dookoła czubków, całkiem niezły bieżnik. Wybierając buty na szlak, weźcie takie o rozmiar przynajmniej większe, ponieważ noga w czasie marszu puchnie, wypełnia przestrzeń w bucie. Jeśli nie macie wolnego miejsca, to możecie nabawić jakieś kontuzji, otarć albo mogą Wam zjeść paznokcie. Raczej wybierajcie buty z bezmembrany, dzięki temu noga lepiej oddycha w czasie marszu, w ciepłe dni. A jeśli pada i but zmoknie, to też szybciej wyschnie.
A jeśli chcielibyście się zabezpieczyć przed wilgocią, to raczej wybierzcie sobie skarpetki z membraną. Nie wiem, czy tutaj w sklepie będą. Jeśli pada deszcz, zakładamy taką skarpetkę. Dzięki temu noga jest chroniona przed wilgocią, a w ciepłe, upalne dni zakładamy skarpetki biegowe i noga może sobie swobodnie oddychać. Dobra, ja te buty biorę ze sobą, wrzucam je do koszyka i ruszamy na dalsze zakupy. A teraz postaram się pomóc Wam znaleźć ubranie, które będzie najbardziej optymalne na wędrówkę po szlaku długodystansowym. To jest bardzo ważne. Od tego zależy, czy zmarzniemy, czy będzie nam ciepło, zimno. Jak będziemy wspominać naszą wyprawę, wybierzemy teraz trzy warstwy ubrania. Pierwsza warstwa to jest ta, którą mamy cały czas na sobie w czasie wędrówki. Druga to jest ta warstwa docieplająca, a trzecia warstwa to jest warstwa ochronna, która chroni nas przed deszczem. Mamy też do wyboru różnego rodzaju materiały. Są materiały syntetyczne, które szybko schną, ale też są materiały wykonane z naturalnych włókien, takie jak wełna merino. I ubranie wykonane z takiego materiału zachowuje dłużej świeżość. Nie przesiąka nieprzyjemnym zapachem, którego będziemy produkować bardzo dużo w czasie wędrówki po szlaku długodystansowym. Jeśli chodzi o koszulki, to wybór jest bardzo prosty. Bierzemy koszulkę z wełny merino. Tylko zwróćcie uwagę, ponieważ są tutaj trzy modele i każdy z nich ma inną zawartość wełny merino. Ta mamy około 52%, ta 70%, a ta jest chyba 100%. Co prawda dobrze jest, jak koszulki albo odzież z wełny merino jest przeplatana jakimiś syntetycznymi włóknami. Dzięki temu ta odzież jest trochę mocniejsza. Bierzemy koszulkę MK. Bierzemy koszulkę z wełny merino. Aczkolwiek tutaj się rozglądam i widzę takie wersje bardziej budżetowe. Jeśli nie mielibyście pieniędzy na koszulkę z wełny merino, no ona też nie jest najtańsza, to na przykład myślę, że fajną opcją byłaby może taka biegowa koszulka, miękka i oddychająca. Kosztuje 40 zł. Kalenji. I też fajne jest to, że ma tutaj wentylację pod pachami, ale widzę, że jest jeszcze koszulka, która... A, to jest ta. Więc może warto byłoby przemyśleć tą koszulkę, ale zostań przy wełnie merino, ponieważ w czasie wędrówki różnica pomiędzy bieganiem a szlakiem długodystansowym jest taka, że wybiegasz, wracasz do domu, możesz te rzeczy wrzucić do pralki, a na szlaku przez kilkanaście dni wędrujesz i cały czas masz je ze sobą i z tym praniem jest pewien kłopot. Teraz spodenki. W czasie wędrówki nasze ciało wytwarza na tyle ciepła, że nie potrzebujemy iść w długich spodniach, a wręcz bym powiedział, dobrze jest iść w krótkich, chyba że jest bardzo zimno, ale tutaj spodenki biegowe, te mają kieszenie, mają taką ukrytą kieszonkę, są przewiewne, szybko schną, więc idealnie bierzemy te spodenki i też są tanie, kosztują niecałe 80 zł. Skoro jesteśmy na dziale biegowym, zwróćmy uwagę jeszcze na skarpetki. Skarpetki jedyne i właściwe, skarpetki z palcami. Tak wiem, skarpetki z palcami mogą bawić niektóre osoby, ale uwierzcie mi, że gdy pod koniec dnia wasza noga spuchnie, to w tych skarpetkach będziecie mieli cały czas komfort. Biorę dwie pary. Mam tu jeszcze jedną rzecz, która jest fajnym patentem. Gdy wędrujecie w koszulce z krótkim rękawkiem, to rękawki biegowe pomagają Wam w regulowaniu termiki ciała. Bo gdy się robi chłodniej, możecie je założyć albo wciągnąć. Gdy się robi zimniej, możecie je po prostu opuścić sobie na ramionach. Więc jest to super patent. Kosztują one 49 zł, więc wrzucam je do koszyka. Mam nadzieję, że nie zrujnuje to Waszego budżetu. Kwestia bielizny. Ja z niej rezygnuję z tego względu, że wewnątrz spodenek biegowych znajduje się już bielizna, więc nie zabieram kolejnej pary. Nie mam takiej potrzeby, żeby ją nieść w plecaku. Za to zabiorę ze sobą czapkę z wełny merino.
Czapka przyda się w chłodniejsze dni, gdy będzie wiało na graniach albo gdzieś na szczytach. A oprócz tego, jeśli będziemy spać w namiocie, to też taka czapka będzie przydatna, żeby ją założyć na głowę w razie niższych temperatur. Dodatkowo, jeśli już mówimy o spaniu, zabiorę ze sobą getry z wełny merino do spania oraz bluzkę. Ruszając na szlak z namiotem i wiedząc, że będziemy spędzać noc w terenie, zabierzmy ze sobą jeszcze jedną warstwę, w której będziemy spać. Jest to warstwa, w której nie wędrujemy. Na wszelki wypadek trzymamy ją zabezpieczoną wewnątrz plecaka, po to, żebyśmy mieli pewność, że będzie ona zawsze sucha i będziemy mogli spędzić noc w komfortowych warunkach, po to, żeby nasze ciało mogło się zregenerować po trudach podróży. Co prawda, ten zestaw z wełny merino nie jest tani, ponieważ getry kosztują 179 zł, a koszulka aż 229, ale uwierzcie mi, że warto zainwestować. Chociaż jeśli nie macie budżetu, to myślę, że wystarczy zwykła bawełniana koszulka i jakieś spodenki. I teraz potrzebujemy jeszcze jednej warstwy ochronnej, żebyśmy mogli ją założyć w momencie, gdy będzie zimniej i będziemy maszerować. Zawsze możemy założyć kurtkę przeciwdeszczową, która spełni tą funkcję, ochroni nas przed podmuchami wiatru, no i też będzie cieplej, ale możemy ewentualnie wybrać sobie jeszcze jakąś bluzę. Myślę, że w ciepłe letnie dni nie ma takiej potrzeby, no ale powiedzmy, że jesteście z marszluchami i potrzebujecie takiej odzieży. Tutaj mamy bluzy, które mogą być drugą warstwą. Te bluzy są z wełny merino. Nie są jakoś super najlżejsze. Musicie sobie odpowiedzieć, na ile potrzebujecie tego docieplenia. Szukając oszczędności na wadze plecaka, zwróćcie uwagę na te wszystkie suwaki, kieszonki i tak dalej. To wszystko dodatkowo waży. Każdy taki suwak waży około 15-20 gramów, czyli tutaj mamy już 60, a ten podejrzewam, że waży nawet około 40, więc ta bluza będzie dużo cięższa od tej. Oczywiście dobrze jest mieć suwak, żeby można było regulować temperaturę ciała w czasie marszu, ale zupełnie wystarczy Wam taki suwak do połowy, ponieważ i tak macie zapięty pas biodrowy i tak nie jesteście w stanie rozpinać tej bluzy do końca. Długo jej szukałem i znajduję ją na wieszaku jako ostatnią sztukę, kultową kurtkę puchową z Decathlonu. Kosztuje ona na przecenie 229 zł, przeceniona z 299 i biorę ją. Z takiej kurtki puchowej nie wędrujemy. Zakładamy ją na postojach albo wieczorem, gdy docieramy na miejsce biwaku. Ważne jest to, żeby ta kurtka była sucha. Jeśli nie będziemy wędrować, no to przepocimy ją i straci swoje właściwości, więc tą kurtkę zostawiamy na wieczór. Możemy w niej ewentualnie spać w momencie, gdy będzie bardzo zimno. Co prawda żółty to nie mój kolor, ale nie mam za dużego wyboru. Musicie pamiętać, że puch, który znajduje się wewnątrz kurtki, ma różne parametry. Tutaj na etykiecie nie ma informacji, jaki to jest rodzaj puchu. Domyślam się, że to jest jakieś 650-700 FP, a takie dobre kurtki górskie, które kosztują dużo, dużo więcej, mają ten puch o parametrach 850-900 FP. Ale z drugiej strony, za takie pieniądze biorę. A teraz poszukajmy jakiejś fajnej kurtki, która nie będzie za droga i która zabezpieczy nas przed deszczem. Jesteśmy teraz w dziale kurtek przeciwdeszczowych. I tak, tutaj jest najdroższa kurtka. Kurtka Simond kosztuje 600 zł. Jej wodoodporność to jest 15 tysięcy mm słupa wody na metr kwadratowy. Ta kurtka jest droga, no i też jest trochę ciężka. Więc, znaczy nie jest ciężka, ale jest cięższa niż ta kurtka, która kosztuje 400 zł i waży 180 gram. I chyba jest najlżejszą kurtką, jaka jest tutaj dostępna. Jest to kurtka koczuły
jest to membrana 2,5-warstwowa hybrydowa suwak szczelny. Mamy też możemy też jeszcze wybrać sobie kurtkę, która jest odrobinę tańsza, bo kosztuje jedynie 350 zł. Jej membrana to jest 10 tysięcy milimetrów słupa wody na metr kwadratowy. Na dziale biegowym znalazłem jeszcze jedną kurtkę przeciwdeszczową, która jest bardzo lekka, jest z membrany o wodoodporności 10 tysięcy milimetrów słupa wody. Nie wiem, jaka jest oddychalność tych rzeczy. Się wie, że membrana to jest taka powłoka, w której są takie drobne, małe dziurki i duża kropla nie potrafi przez nią przeniknąć, ale gdy zamieni się w parę wodną, to nie ma z tym większego problemu. I wędrując, gdy wytwarzamy ciepło, wtedy też para, która właśnie wydostaje się na zewnątrz, ale gdy pada deszcz i te małe dziurki są zapchane przez krople wody, no to wtedy para wodna nie ma jak się wydostać na zewnątrz i zaczyna się skapać wewnątrz kurtki. Podczas długiego, intensywnego deszczu i tak jesteśmy cali mokrzy, więc możemy się zastanowić, czy nie pomyśleć o jakiejś wersji bardziej budżetowej i zabrać ze sobą na szlak kurtkę, która jest wodoodporna, ale nie jest membraną, czyli nie będzie oddychać. Pamiętajcie, że w takiej kurtce, wędrując długo, spocimy się, więc to jest po prostu coś kosztem czegoś, czyli tutaj zaoszczędzimy sobie dosyć sporą sumę pieniędzy, ale czasami może być nam niekomfortowo. I mamy do dyspozycji dwie kurtki. Jedna kurtka kosztuje 119 zł, wodoodporność 5000 mm słupa wody, więc to nie jest też taka duża wodoodporność. Na jakąś taką mały deszczyk i tak dalej, ta kurtka jest super, ale jeśli będzie mocno padać, no to prawdopodobnie ta kurtka przemoknie. Ta kurtka również jest najtańszą kurtką, jaką tutaj znalazłem. Kosztuje 79 zł, czyli bardzo mało, ale też tutaj wodoodporność to jest tylko 5000 mm. Więc nie wiem. Więc chyba z tego wynika, że najlepiej będzie wziąć ze sobą kurtkę z membrany, która ma dwukrotnie większą wodoodporność. Dobra, w takim razie ja biorę kurtkę biegową, z tego względu, że jest czarna. I nie pamiętam teraz, ale kosztuje coś koło 300 zł. Zaraz sprawdzę i Wam powiem. Dobra, a skoro już mamy kurtkę przeciwdeszczową, to wypadałoby też zaopatrzyć się w spodnie. I do tej pory kupowałem spodnie w Decathlonie na dziale biegowym, gdzie były takie bardzo lekkie spodnie z membrany. Mieściły się one po złożeniu w mojej dłoni. Ważyły jakieś, nie wiem, 150-180 gram. Teraz ich tam nie ma, więc biorę spodnie z działu turystycznego, trekkingowego. Ale jeśli szukamy oszczędności, to pokażę Wam jeszcze jeden patent, który dzięki któremu będziemy mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy, jak również zbijemy wagę naszego plecaka. Poncho, moi drodzy. Zalety poncha takie, że chroni nas przed deszczem oraz nasz bagaż. Mamy tutaj do dyspozycji 4 poncha, z czego pierwsze już jest wykupione. Jest najtańsze, kosztuje 40 zł, kolejne już kosztuje 80, trzecie 120 i czwarte 200. Pierwsze dwa poncza są to poncza wkładane przez głowę, jak tutaj na załączonym obrazku. Zaleta tego poncza jest to, że jest niewielkie i waży jedynie 330 gram. Ale minusem jest to, że w czasie pogody, gdy wieje silny wiatr, takie poncze działa jak żagiel i utrudnia nam wędrówkę, a nawet momentami stwarza lekkie niebezpieczeństwo w momencie, gdy nie widzimy, gdzie stawiamy swoje stopy. Tutaj poniżej mamy dwa poncza inne. Te jest dużo nie cięższe, waży jedynie 340 gram, a te waży aż 580. I to są poncza z rękawami. W takim ponczu jest wygodniej maszerować, operować rękoma, iść z kijkami. No ale w takim ponczu możemy się też całkiem nieźle zapocić. Więc ja osobiście preferuję kurtki przeciwdeszczowe. No i czapka. Czapka z daszkiem.
Przez większość czasu będziecie wystawieni na działanie słońca, więc musicie chronić swoją głowę przed przegrzaniem. Dobrze, jakby czapka była lekka, przewiewna, ta ma takie dziurki, a to w niej jest fajne, ma elastyczny daszek, którego nie można złamać. Co prawda większość ludzi ostatnio wędruje w kapeluszach, te duże ronda chronią kark, uszy przed słońcem, ale nie bądźmy tacy. Ta czapka jest bezcenna, nie ma tu jej ceny, ale domyślam się, że nie jest zbyt droga. Zresztą, o, dobra, kosztuje 50 zł. Możemy zapatrzeć się jeszcze w buffa. Buff jest bardzo praktyczną rzeczą, ponieważ możemy nim chronić naszą szyję, możemy użyć go jako awaryjnej czapki, albo na przykład zakładając sobie nadgarstek, możemy w gorące dni przecierać sobie nim pod czoła. Tutaj na zdjęciu mamy kilka sposobów zastosowania buffa, ale powiem Wam szczerze, że to jest, myślę, że 1/3. Można z tym buffem czynić dosłownie cuda. Świetnym sposobem na zabezpieczenie naszego ekwipunku, takiego jak śpiwór, ubrania czy też elektronika, przed wilgocią jest zaopatrzenie się w takie specjalne worki wodoodporne, dry bagi. Są one bardzo lekkie. Ten worek, który ma 13 litrów, waży jedynie 81 gram. Taki 13-litrowy worek powinien bez problemu pomieścić Wasz śpiwór. 8-litrowy worek bez problemu zmieści całą Waszą garderobę, a mniejszy worek, który w tym przypadku ma 5 litrów, zabrałbym ze sobą na przykład na spakowanie elektroniki i wszystkich pozostałych drobiazgów po to, żeby były w jednym miejscu spakowane, a nie latały bezwładnie po całym plecaku. W czasie wędrówki po szlaku długodystansowym nie chodzimy w nocy. Staramy się nasz namiot rozbić przed zmrokiem, ale latarka powinna być w naszym ekwipunku z dwóch powodów. Ponieważ po pierwsze, ze względów bezpieczeństwa, gdyby się coś stało, gdybyśmy zabłądzili, albo na przykład gdybyśmy mieli jakiś wypadek, no to tak latarką możemy wzywać pomocy, nadając sygnały świetlne. Ta latarka jest rozładowana, ale takie latarki na pewno użyjemy wieczorem na naszym biwaku. Latarka powinna być lekka, niewielka, nie ma potrzeby, żeby była jakimś halogenem. Raczej potrzebujemy latarki do tego, żeby sobie coś przyświecić i żebyśmy mogli się odnaleźć w naszym namiocie. Ta latarka jest bardzo fajna, ponieważ jest lekka, waży jedynie 45 gram. Nie potrzebujemy jej zapasowej baterii. Ona ma tutaj wbudowany port USB i możemy ją naładować na przykład z powerbanka albo podpinając ją do sieci przy pomocy ładowarki. Będąc na przykład w jakimś zajeździe, restauracji, na posiłku, ewentualnie gdy będziemy nocować w jakimś agroturystyce, czy pensjonacie, czy schronisku. Kwestia dbania o higienę na szlaku jest bardzo prosta. Pamiętajcie, żeby nasze przedmioty były funkcjonalne, lekkie przede wszystkim. I tutaj mam taki super patent, butelkę z płynem, która jest jednocześnie płynem pod prysznic, szamponem, płynem do mycia naczyń oraz płynem do prania. Taka buteleczka, myślę, że bez problemu starczy nam jakieś 2 tygodnie wędrówki, w zależności od tego, jak często będziemy się kąpać albo prać naszą odzież. Wędrując i śpiąc w namiocie, myślę, że starczy nam na długo, długo, długo. Kolejnym patentem jest zabranie ze sobą na szlak ręcznika szybko schnącego. Ten ręcznik firmy City Summit jest bardzo mały i bardzo lekki. Zobaczcie, on mieści się w mojej dłoni. Nie jest to taki ręcznik, który posiadacie w łazience. Oczywiście nim trzeba się troszkę namęczyć, żeby dobrze się wytrzeć, ale wędrując na szlaku i śpiąc pod namiotem, nie będziecie brać zbyt często prysznica, więc bez problemu on Wam wystarczy. No i ostatni element naszego ekwipunku, czyli kuchenka. Tutaj musimy sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy chcemy zabrać ze sobą dodatkowy ekwipunek w postaci palnika, butli z gazem, jedzenia? Czy może chcemy żywić się na szlaku tak zwanym suchym albo gotowym jedzeniem? To znaczy robić sobie kanapki albo ewentualnie jeść
w restauracjach czy też w schroniskach, które napotkamy na szlaku. Jedzenie na trasie w restauracjach może być trochę drożej, ale nie musimy ze sobą dźwigać dodatkowych gramów. Natomiast własna kuchenka ma swoje plusy, ponieważ jesteśmy niezależni. Możemy sobie przygotować ciepły posiłek w każdym momencie, kiedy mamy na to ochotę. I kolejna rzecz, nie będziemy mieli przykrej niespodzianki w postaci zamkniętego zajazdu czy też restauracji, którą mamy na trasie. Wybierając kuchenkę, kierujcie się oczywiście zasadą, żeby była jak najmniejsza, jak najlżejsza, ale też zwróćcie uwagę na butle z gazem, ponieważ w Decathlonie są dwa rodzaje butli. Jedna butla jest tutaj taki system nabijania palnika na butle, a druga butla ma tutaj gwint i palnik możemy nakręcić i odkręcić. Taka butla nabijana jest trochę niepraktyczna, ponieważ zwiększa swój gabaryt i w momencie, gdy będziemy próbować rozłączyć palnik z butlą, cały gaz z naszego kartusza uleci. Gdy zdecydujecie się na wyprawę z kuchenką, to możecie przemyśleć również zabranie ze sobą gotowych posiłków liofilizowanych. Jest to bardzo wygodne. Taki posiłek wystarczy zalać ciepłą wodą, odczekać około 9 minut i mamy gotowe danie, gotowe do spożycia. Wśród posiłków tutaj w Decathlonie znajdziecie posiłki wegetariańskie, mięsne, będą desery, zupy, więc jest duży wybór. I jeśli nie mieliście nigdy do czynienia z takim posiłkiem, to radzę spróbować. Może Wam zasmakuje i będzie to bardzo fajny wariant do chińskich zupek na przykład. Do zagotowania wody użyłbym jakiegoś tytoniowego kubka. Ten akurat ma 400 ml, więc troszeczkę jest za mały. Najbardziej optymalnym naczyniem, jakie tutaj widzę, jest komplet dla jednej osoby. Te naczynie ma 950 ml, waży 305 gram, więc kurczę, no nie jest lekkie, ale w zestawie, tutaj nie jest otwarte, a tutaj powyżej jest trochę większe naczynie, jest pokrywka, takie naczynko do zalania sobie zupy czy jakiegoś tam dania. No i jest w zestawie jeszcze widelec tego typu, taki malutki widelec składany, który waży 11 gram i kosztuje 5 zł. Słuchajcie, dobra, spędziłem w sklepie cały dzień, robię dla Was ten film, więc chyba najwyższa pora się ewakuować. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pożyteczny i coś z niego wyciągniecie dla siebie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania albo uwagi, śmiało piszcie do mnie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. A to nie jest ostatni film, jaki zrobiliśmy w tym sklepie. Mam nadzieję, że kolejny będzie również ciekawy. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na szlaku. Do zobaczenia. Niech to szlak.